Właśnie o tym mówiłam. Przerażasz mnie, kiedy robisz takie rzeczy. Za chwilę do was zejdę. Jak chcesz. Okej, ćwirku. Siedź po cichutku, a ja zaraz wrócę, okej? O, ten zapach to buty brawurki. Rzadko myję stopy. Dlatego zrobiłam gofry. Przepraszam za spóźnienie. Świetnie. Zwierzątko, które znalazłaś w parku, to szynszylozaur. Zostawiłam je w parku. Wiem, pamiętam. Dobrze, że tak się stało. Tu jest napisane, że chociaż na początku są małe, to kiedy zjedzą bataty, rosną jak na drożdżach. Nie żartuj. Podobno są większe od człowieka. Skąd ty to w ogóle wiesz? Wrzuciłam zdjęcie na forum, które prowadzę, na temat lokalnej flory i fauny. Myślałam, że prowadzisz forum o typografii w rewolucji industrialnej. Tak, tym też zarządzam. Ktoś powinien wrzucić twoje zdjęcie na to forum. Dobrze mówię, bajko? Tak! Wow! Wszystko w porządku? Nie! Młoda, co ty wyprawiasz? Co tam chowasz za plecami? Chodzi ci o łyżkę? A w drugiej ręce? Pytasz o szynkę? Nie. O organiczny jarmuż? Nie. O małże? Nie. Majonez? Nie. O zumzbi? Tak! Nie, nie, nie! Nie! Przestań wyciągać jedzenie z lodówki. Wiem, że masz tam szynszylozaura. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz, koleżanko. Mówię o szynszylozaurze, którego na pewno chowasz za plecami. Szynszylozaura? Co ty, bujka? Masz taką bujną wyobraźnię. Tutaj go znalazłyśmy, bajko. Mamy go tutaj po prostu zostawić? W tym ciemnym, strasznym, okropnym, paskudnym miejscu? Beze mnie zostanie sam w bezwzględnych dzielnicach Townsville. Dajcie go wędrowny gang walecznych tancerzy. Złożą mu ofertę nie do odrzucenia. Masz pomagać nam przy obuzowaniu, albo za długo będziemy cię gładzić po brzuchu. A to największy koszmar ćwirka będzie musiał ukraść kaczkę w pomarańczach. Najsłynniejszy obraz w całym naszym mieście. Ale to będzie zasadzka. Ćwirek trafi do więzienia. Jednak nie zmieści się w celi, dlatego ucieknie. A jeden z najbardziej niemiłych policjantów i tak go odnajdzie. To niezwykle tajny detektyw, który jest też krukiem. A ćwirek na to, to nie moja sprawka. A policjant na to, i co z tego? A ćwirek na to, zostaw mnie w spokoju. A policjant na to, nie ma mowy. A ćwirek na to, aha, a tamten, nie, aha, nie, więc ćwirek skoczy z wodospadu. Świetna historia, bajko. Rzeczywiście trochę tu niebezpiecznie. Co to takiego? Próbuję wyszukać w sieci. Wiesz popotam? Nie. Pterodazwierz? Nie. Wiewiórzilla? Nie. Nie obchodzi mnie, co to takiego, ale jest bardzo złe. Musimy znaleźć jakąś kryjówkę.